zniszczono nas i sprzedano! Panowie, róbcie swoje! Pokażcie Jackowi Boguckiemu, że my rolnicy potrafimy strajkować! To, proszę państwa, jest kapusta, która miała trafić na rynek krajowy, na rynek zagraniczny. My musimy być zorganizowani i silni. Nie będziemy popierać partii politycznych. Będziemy popierać konkretne działania. Jest powiedzenie, które mówi jasno. Jeżeli chcesz zniewolić dany kraj, to wykończ produkcję jego żywności i zabierz mu wojsko. Wykorzystanie pogody na współczesnym polu walki, czyli wręcz mnożnik siły na współczesnym polu walki. I ten dokument przedstawia wszystkie zakresy ingerencji w pogodę w taki sposób, żeby zwiększyć możliwości zwycięstwa przez tą opcję, która posiada taką możliwość. Modyfikacja pogody polega na tym, że można ją robić lokalnie na obszarze kilku kilometrów kwadratowych, ale można także zająć obszar ponad 200 kilometrów kwadratowych. Jak spojrzymy z bliska, widzimy, jak makabryczne jest to zjawisko. I to wszystko przypomina nam opryski, opryski robactwa na polu uprawnym. Tylko że tym robactwem jesteśmy my. Co wchodzi w skład tychżeż wspaniałych oprysków? Są to różne substancje, ferromagnetyki, takie jak chrom, żelazo, magnez, mangan, nikiel. I proszę, tu są normy. O ile zostały przekroczone? Ktokolwiek, politycy, ja nie oddzielam, czy to ten rząd, czy tamten, ale to wy spowodowaliście CETę. I w związku z tą CETą my mamy jedzenie genetycznie modyfikowane, wprowadzane do Polski, a za chwilę z Kanady będzie przychodził szajs jeszcze gorszy. Następna sprawa to jest straszne zagmatwanie odnośnie nasion. Jak to jest, żeby w Polsce były nasiona genetycznie modyfikowane w obrocie, w kraju, w którym jest zakaz GMO upraw? Co byście robili za burdel, że tak powiem, z tym wszystkim? W tym kontekście, w jakim my żeśmy się tutaj spotkali, my nie stanowimy od sobie głosu społecznego. My jesteśmy suwerenem. My jesteśmy władzą. Nie ma władzy siedzącej tu. Jesteście posłami. My jesteśmy waszą władzą. Weźcie sobie to do serca. Musi powstać wielka koalicja środowisk patriotycznych i narodowych, żeby odwrócić ten trend. Nasz polski naród, polskie społeczeństwo poddane jest gigantycznej opresji praktycznie w każdym obszarze naszego życia. Hubert mówił o aspektach związanych ze zdrowiem, z przymusem szczepień. Ja nieraz w naszych audycjach podkreślam, słuchajcie, jeżeli będzie przymus szczepień, bo już jest dzieci, to już również nas dorosłych czeka, czy to nie jest... Czy nie masz większej obrony własności, jak masz swój samochód, komputer czy kamerę, niż masz prawo do własnego ciała i jego integralnej niezależności? Musimy się zmobilizować. Proszę państwa, co robi minister rolnictwa? To nie jest Jurgiel, to jest Jurgielczyk. Jurgielczyk. Tak samo i prezydent. Proszę państwa, jeżeli minister rolnictwa chce zlikwidować małe gospodarstwa, co ich jest ponad 1 300 000, to ja się pytam, co on zrobi z tymi ludźmi? Ja, jako nierolnik, chcę wam z całego serca podziękować za każdą kroplę waszego potu, która spłynęła na naszą polską ziemię, za wasze spracowane ręce, za każdą minutę, którą spędzacie na polu tylko po to, by wyżywić nas, Polaków, nasze dzieci, nasze rodziny, naszych dziadków, by zbudować przyszłość ojczyzny. Z całego serca wam dziękuję. Jeżeli dzisiaj to nie zostanie zrobione,
to za rok polskiego rolnictwa już nie będzie.